Norquist, Nosek i jego taksówka. Wydawnictwo Media Rodzina. Znamy dobrze Svena Norquista, autora i ilustratora genialnej serii o kocie Findusie, no i twórcy ilustracji do Mamę Mu. Książki o Nosku dla nieco młodszych przedszkolaków są może nieco mniej znane, ale równie urocze, oryginalne i zabawne. Są to dwie historie i w każdej Nosek. Co to może być za zwierzątko? Znajduje tajemniczy przedmiot o niewiadomym przeznaczeniu. Za pierwszym razem jest to krzesło, a w drugiej książce mamy taczkę. I tu już dość szybko Nosek orientuje się, do czego może służyć taczka i postanawia założyć firmę taksówkową. Wożenie pasażerów taczką czasami jest jednak bardzo trudne i męczące. A czasami wręcz przeciwnie, łatwe i przyjemne. Od czego to zależy? Nosek z początku nie ma pojęcia, ale nie ustaje w eksperymentach. Aby dzieciaki też mogły pobawić się w taksówkę i poeksperymentować, pokażę, jak zbudować tor dla samochodów z recyklingowych materiałów. Do zrobienia zjeżdżalni dla małych samochodów wykorzystamy karton po mleku w dużej ilości. Opróżnione, wyczyszczone. Ja tutaj ich dęka, czy raczej góry, ich obcięłam, żeby je dobrze wypłukać, wyczyścić. I tak, mamy jeszcze tekturowy karton jako podstawę całej konstrukcji i z narzędzi dobre nożyczki, nożyk do papieru, taśma klejąca się przyda, no i farba akrylowa, żeby to jakoś wyglądało. No i koncepcja jest taka, żeby zrobić najpierw, skleić, skonstruować taki duży słup, z którego poprowadzimy zjeżdżalnię z przekrojonych wzdłuż tych kartoników po mleku. Dobra, kombinujemy. Ponacinałam to po to, żeby nasz słup, ta kolumna była dobrze przyczepiona do podłoża.